Yo, z tej strony Kuba, 300 wyświetleń na film na moim kanale i witam was w nowym formacie oraz można powiedzieć nowej serii na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam najdziwniejsze transfery jakiekolwiek widziałem w trybie kariery FIFA 22. Ogólnie wszystkie skiny w dzisiejszym odcinku mam z grupy, do której link macie oczywiście w opisie, a jeżeli wy mieliście jakieś ciekawe transfery, to podsyłajcie na mojego Instagrama. Nazwę tego Instagrama macie teraz tutaj na ekranie oraz oczywiście w opisie. Jeżeli wam to się spodoba, to po prostu wasz transfer, który mogliście zobaczyć właśnie w FIFA 22, może pojawić się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcja, teraz już nie przedłużam i przechodzimy oczywiście do odcinka. A pierwszym transferem, który widziałem właśnie dzisiaj i chcę wam zaprezentować, jest to wymiana za Ezeze i za tego zawodnika Paris Saint-Germain, jak widzicie, oferuje 15 milionów końców plus Leo Messiego. Jest to już chyba sezon z tego, co widzę, drugi albo trzeci w oczywiście karierze, ale transfer można powiedzieć śmiało, że śmieszny, bo widzimy, że tutaj wartość Messiego to 60 milionów, więc naprawdę no, jak to mówią, bot, który robi te transfery oczywiście z Electronic Arts w FIFA, oczywiście nie zawodzi, mamy tutaj bardzo śmieszny transfer, no i sami przyznacie, że prędzej ja po tym odcinku wbiję 100 tysięcy subskrypcji, niż taki transfer byłby oczywiście w prawdziwym życiu. No i teraz przechodzimy do kolejnego absurdalnego transferu, a jest to oferta transferu dla Gerarda Piqué do Realu Madryt za 40 milionów euro. No nie oszukujmy się, to, że Piqué kiedykolwiek by odszedł do Realu Madryt, jest według mnie wręcz niemożliwe. No nie wiem, tak szczerze mówiąc, Piqué i Real Madryt to jakbyśmy zobaczyli Dziennikarskie Zero na kanale sportowym prowadzone przez Marcina Neymara. To jest coś na pewno w tym stylu, no i także transfer oderwany od rzeczywistości, no jak najbardziej nierealny. No i do najdziwniejszych transferów w trybie kariery według mnie dopasuje jak kulał. I teraz przechodzimy do także ciekawego transferu z podwórka Ekstraklasy, a jest to oferta transferowa dla Ernesta Muciego od Paris Saint-Germain. No szczerze mówiąc, czy kiedykolwiek bym się spodziewał, że pierwsza drużyna z Ligi Francuskiej będzie chciała zakupić zawodnika z Ekstraklasy? Szczerze mówiąc nie, aczkolwiek no jej rządzi się swoimi prawami. No wyobraźcie sobie taki transfer, Ernest Mucci przechodzi z Legii Warszawa do Paris Saint-Germain, który przechodzi do PSG za 3 miliony 350 tysięcy euro. No transfer byłby na pewno bardzo ciekawy i głośny, aczkolwiek no, czy PSG by potrzebowała takiego zawodnika w swoim klubie? Wątpię, wiemy, że w prawdziwym życiu był to nazywany jeden z większych albańskich talentów piłce nożnej, aczkolwiek no, cały czas uważam, że Paris Saint-Germain może mieć kilku lepszych zawodników na tą pozycję, których nie musiałaby kupować, no ale mogę się nie znać. I sami przyznajcie, że ten transfer także jest według mnie chyba jak najbardziej ciekawy oraz no na pewno dziwny. No i przechodzimy do kolejnego ciekawego transferu na linii FC Barcelona-Real Madrid, a tym razem oferta Realu Madrid 38 milionów euro za Sergio Busquetsa. No, tacy piłkarze jak, nie wiem, jak Piqué, jak Busquets, jak Dani Alves, czy nawet za dawnych czasów Carles Puyol, w Real Madrid są po prostu no niewyobrażalni, że do takiego klubu oni mogli przejść. I wiem, że możecie napisać, że był taki piłkarz jak Luis Figo, aczkolwiek no jednak mi się wydaje, że taki Busquets czy Piqué są bardziej lojalni dla swoich klubów i to jest coś po prostu niemożliwego. Wiem, że oczywiście to jest tylko kariera, aczkolwiek transfer jak najbardziej śmieszny i cały czas mnie dziwi, że są ludzie, którzy jeszcze nie włączają tych realistycznych ofert, że robił realistyczne transfery, a także może coś oczywiście fajnego, przynajmniej można się pośmieć z takich no śmiesznych transferów oraz ofert, które robi bot właśnie w FIFA 22. No i trzeba także przyznać, że ten transfer byłby na pewno bardzo ciekawy, aczkolwiek prawdziwy, czy by się nigdy na 1000% nie odbył. I przechodzimy teraz już do takiej perełki naprawdę, a jest to transfer Wardiego do Stali Mielec. No to jest chyba najbardziej odklejony od rzeczywistości transfer w tym odcinku, że ten Piqué, powiedzmy sobie szczerze, że to przy tym to jest pikuś. No wyobraźcie sobie, że gwiazda Premier League w wieku 35 lat przechodzi na piłkarską emeryturę do Stali Mielec, no według mnie, szczerze mówiąc, to jest no strasznie śmieszny transfer, jak to sam zobaczyłem, to naprawdę było ciekawie. No jedynym wytłumaczeniem na ten screen to jest to, że piłkarz ten po prostu został jako wolny zawodnik zakontraktowany, aczkolwiek szansa to, że piłkarz ten by kiedykolwiek grał w Stali Mielec, to oceniam na, no nie wiem, 0,001% chyba, bo naprawdę, no nie oszukujmy się, że to coś naprawdę niemożliwego i to chyba transfer, który najbardziej mnie rozśmieszył, jak przeglądałem właśnie grupkę, do której jeszcze raz, jak powiedziałem, link macie oczywiście w opisie. 84 overall, no chyba nigdy takiego zawodnika na zwykłej tej karcie byśmy nie zobaczyli w Ekstraklasie. No aczkolwiek jej miał inne plany i taki transfer postanowili oni oczywiście zrobić. Ale bot oczywiście od jej miał inne plany i postanowił zrobić taki transfer, który naprawdę jest bardzo ciekawy i no na pewno nierealistyczny, aczkolwiek no wyobraźmy sobie, że żyjemy w takiej symulacji, że naprawdę Jamie Vardy za jakiś czas przyjdzie do Stali Mielec, która może będzie grała w pierwszej lidze, może w Ekstraklasie i będzie największą gwiazdą w polskiej
ligowej piłce nożnej, na pewno tak kiedykolwiek będzie. Więc co, więc ja wam dziękuję oczywiście za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, taki krótszy odcinek, bo teraz chcę robić takie krótsze formaty na moim kanale. Dajcie znać, czy oczywiście seria wam się na tym kanale podoba i czy robić więcej takich odcinków. Zostawiajcie jeszcze, jak to powiedziałem, łapki w górę, subskrypcje i słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia, cześć!